Włączyłam. Bo on pół godziny może nagrywać, wiesz? A, to było pół godziny. Mówię cały czas o tej różnicy, że niby kamera i aparat w jednym, ale to nie jest kamera, to jest aparat, bo kamera może nagrywać dłużej niż pół godziny. Po prostu są software'owe ograniczenia. Aha. I takie oprogramowanie jest grane. Można by grać inne i żeby nie było tego ograniczenia czasowego. Drogę odśnieżyli na górze. No właśnie, to jest pytanie za 100 punktów. Jak tu nie odśnieżyli, czy to naszej wsi odśnieżyli? No. Szanse na to 1 na 100. Gdyby tak było, to najłatwiej chyba założyć kolce pod rimi. No łańcuchy, mylę się w kółko. Jakiemu rimi? Tam chyba po drodze żadnej. No to remą, no dobrze. A remy żadnej po drodze? Jest. Gdzie? Albo i nie ma. Ale zależy jak się jedzie. Nie ma po drodze żadnej. Po lewej. Skręcił lewo 38. Chyba, że nie tędy jedziemy. Nie tam po lasach jedziemy. Nie tymi wąskimi drogami. Tam tędy nie jedziemy, bo... No bo nie, no. Tam na pewno psi, psi, psi. Przyjechali. O, odśnieżone tutaj. Wow! 3,5 km potem 10 km. Tylko odrobinę lepiej to wygląda, że tak powiem. Nie na czarnia. Szanse wzrosły do 2 na 100. No, ale tylko po naszej stronie oczywiście, po drugiej jest biało. No tak. To dobrze, że mamy takie szczęście. Czy nie da mi się wychodzić i zakładać ten kod? Znaczy z łańcuchu, wiesz? Tak. Ale chyba będę musiał założyć, jak chcemy tam wjechać na górę, to... I nie zastopować w połowie drogi i zakrętu i górki. Się nie zakopać, bo tu wiesz. To nie byłby dobry pomysł. No nie. Ja wzięłam kamizelkę. Mnie albo Malin,
Jak możesz mi stawać przed takim wyborem? Nie ma wyboru. Nie ma żadnego wyboru. Miałam się zapytać, to która a wolisz, żeby się urodziła jakby? Nie ma żadnego wyboru. Każdy człowiek jest tak samo cenny. Na rondzie zjedź drugim zjazdem 363. Mniej kłopotów, tym bardziej by się chciało wybrać taką istotę, która sprawia mniej kłopotów, prawda? No ale tak nie można się tu kierować. Czy przynajmniej ja nie chcę się tu kierować. A która sprawia mniej kłopotów? No nie wiem, ty już jesteś duża, więc już mniej sprawiasz takich kłopotów z opieką. Sprawiasz mi takie kłopoty. No właśnie, dlatego się pytam, która by sprawiała. No ale to jak to zmierzyć? Czy mam przy, jaką miarę mam? A czy jest po prawej takie zielone niebo? Światła nad czymś. Takie zielone? No, znaczy... Takie światła są zielone, ale jest las, są światła, śnieg i tam może jest zielona murawa, może tam jest stadion. Może. Nie wiem, czy deszcz pada, czy co? Bez zero stopni. Śnieg chyba. Znaczy, to taka ciapka, bo... No ciapka. To się zgadza. Jechać tu na stację i tu na stacji wziąć sobie, założyć te łańcuchy. Tak. Oj Boże, na stację wjechać. Przepraszam bardzo, ale... No właśnie, właśnie nie wiem, czy nie zrobiłem błędu. Widzę. Taki mały kłopot. Chyba źle zrobiłem, wiesz? Też tak myślę. Tam nie jedzie? Od prawej nic, od lewej też nic. A teraz to chyba deszcz ze śniegiem. Nie wiem. Zjedź pierwszym zjazdem 363. No ja tam nie wjadę na tą stację. No ja rozumiem. Ale nie rozumiem, jak oni mogą być tak, że sobie sami stacje zaśnieżają. W sensie wiesz, o co mi chodzi. Nie. Zaśnieżają sami stacje. No bo jak jedzie traktor, to nie powinien. Albo pług, to nie powinien zaśnieżać stacji. A, zrzucać na bok, tak? Tak. Oj, tu było miejsce, żeby... Oj. Jakiegoś, nie wiem, sklepu, żeby zjechać ci przed nim. Jak trzeba, to nie ma. Potem jedź na rondo.
będzie źle, to pojedziemy do Rimini albo gdzieś tam. Czy bo tutaj jest odśnieżone, więc może. Sopelki. Teraz to po prostu deszcz. Tak, teraz to deszcz. A czyli taki prawie, że deszcz jakby. Deszcz nie wiem, no. Taki ni to, ni to. Jak dla mnie. To jedźmy, póki to jeszcze nie zamarzło. Tak. Miło by było. Pamiętasz skałę? Tak. Tu jest ta woda, gdzie chodzimy. Tak. No. A ta tu. Tak, no tu. To a tu są lewe, gdzieś powinny być, a tutaj są te sobie. Tak. A tam jest, tam był ten bigiel przez okno, tak. Gdzie skakał. I już go nie ma. Już gdzieś się przeprowadził. I tam na moście brzodziliśmy w śniegu. No niektórzy się topili. Co niektórzy. Może piorun? To przecież on skakał jak żaba. Albo jak królik. Bo ja miałam takie trochę inne pojęcie o tym, gdzie myśmy mieli się znaleźć, wiesz? Wiem, od drugiej strony, od Remy. Tak, od Remy. No. Nie, tu jest Hele, jest Remy. Tak, ale... Tak, ale... Ja... A jest tam. O mój Boże. Kragero. No właśnie myślałam, że stamtąd przyjedziemy. No nie, no jak? Statkiem przypłyniemy, czy co? Nie wiem. Odśnieżone tu jest. Ale trzeba jechać ostrożnie, bo się kostka. Taka ciapka. Nie wiem, czy tam idziemy na tą górę. Tu jest po prostu powolec. Mam ochotę, żebyśmy wzięli, dojechali, wzięli wszystko, co trzeba do domu, żebym wyprowadziła pioruna i żeby już nie wychodzić na pole na tą pogodę. Wiem, że jeszcze nie wyszłam, ale nie chcę. Patrzeć w prawo i patrzeć jak będzie. Patrzymy, jak jest źle, to jedziemy pod Rimi i założyć łańcuch. Nie, odśnieżone. Czarno. Wow! Nawet zobacz. Wow, że tak powiem. Co bym nie powiedział, to odśnieżyli. Nie wiem, jak to możliwe. A ty? Mieliśmy szczęście. Wyraźniej. No tak, a zanim wjedziemy na podwórko, to... Właśnie, może być dosyć kłopotliwe. Chyba, że oni tylko tak na pozór, a właśnie, a pani mi spadł na kolano. Dobra, stop już.